Hej, 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 witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, u mnie na kanale. Witam w kolejnym odcinku Dody, słuchajcie, odcinek 9. Czekają nas dwie kolejne randki ze Stefanem i z tym, co się działo w więzieniu. Niestety nie pamiętam imienia, więc wybaczcie, ale od razu przechodzimy. Jak to nagrywam, to jest piątek, więc jestem mega spóźniona, bo jutro kolejny odcinek, więc przejdźmy już do sedna. Jaki strój, jak lata 90. It's me! I'm very good, I'm super happy. We're gonna meet today. Are you happy too? Okay, so I'm gonna pick you up at the train station. Warsaw Happiness! Fajnie, że no, not you happy. Warsaw is happy and I'm happy, okay. Never mind, at 3 p.m. Dobra, muszę iść tak, że niby mi nie zależy, że się nie starałam, że jest gorąco, że o tak o. No i widzicie, w przygotowaniu tej randki to widać, że on jej się podoba, że właśnie chce być taka, że niby nie zależy, ale niby okej, ale trzeba się pokazać, ale ten, więc zobaczymy, co ona, z czym tu ona wyskoczy. O, tak letnio, ładnie. Ładny komplecik. Ja tego bym nigdy nie mogła założyć. Przećwiczmy. Hi Stefan! Nie, to bez sensu. O, hi Stefan. Nie, to też tak jest dupy. Dobra, pójdziemy na spontanie. Ja pojadę, co? Muszę głowę wyczyścić. Bardzo chętnie, bo ja mam dosyć już na dzisiaj. Dostałam mandat już jeden. Dziękuję bardzo. Właśnie. Jedzie Stefan. O Boże, stoi. O, z walizeczką. Na noc jedzie? Czekaj. Hi! How are you, Stefan? U niego to widać niesamowity ten progres, w sensie z tej pierwszej randki na drugą. Tak? Tak jakby już sobie mnie w głowie no, umiejscowił jako parę i koniec. Hmm. Skąd takie wnioski? Dopiero co wsiadł do samochodu. W sensie, że co, że on już sobie niby wizualizuje, że oni są razem? No bez przesady. Wiemy, Doda, że uwielbiasz samą siebie, jesteś super babką, piękną babką, ale calm down. I'm just Polish. I'm Stefan. Lukas. Gdzie oni są? Szczęki, malutkie! O, ona go wzięła do schroniska. Oj, to fajnie. Boże, ja to nie mogę, mi serce łamie się. Do you have any pet? I had 3, but they passed away. You didn't want to get new ones, or? I would love to take, but you don't have that much time, right? I don't have my time. No niby tak, ale jednak weźmy pod uwagę, że też bardzo duża ilość osób popularnych ma zawsze pomoc do tych zwierząt, więc jakby chciała, to by mogła, nie? No, zawsze ktoś by się znalazł. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Może mam inne podejście. Show me. On też robił zdjęcie, ten pan ze schroniska. He looks like dream couple. He loves me, he likes me, kocha, lubi, he respect me, lubi, szanuje. He doesn't want me, nie chce, he doesn't care, nie dba, he's joking. He's thinking about me in, your heart, in his heart, he wants to marry me. Więc mu powiedz, okay. He loves me! Ale ta koleżanka to teraz naprawdę, no kurde, to jest jednak facet, który jej się bardzo podoba. I ta koleżanka to takie, no nie. No tam w ogóle nie powinna być. Jeszcze kobieta, okej, okay, rozumiem, my jesteśmy emocjonalne, wiadomo, hormony nam na banie codziennie co innego. No ale facet jednak powinien sobie przemyśleć różne rzeczy, dać sobie jakiś czas, nie deklarować takich pustych słów, bo one, no nie wiem, no we mnie wzbudzają lęk. Ale on nie powiedział, on tylko tam, ona przecież ona sobie żartowała z tymi listkami, on sobie żartował, że oczywiście. No to bez przesady, nie powiedział jej, kocham cię, Doda. I z drugiej strony, czyli tak, kobieta może rzucać słowa na wiatr, bo nam hormony buzują, tak? Ale facet to musi przemyśleć, bo mu nie buzują. Ponieważ wyglądało na to, że byłaś bardzo nim zainteresowana. Tak, wiem. And your longest relationship? It was about 3 years. 3 years? Yeah. Was it so long? It was that time she, after 3 years, she decided, okay, let's talk about kids and stuff like this. I was not ready for that, yeah, exactly. But this time. O, uwaga, rozmowa o dzieciach. Posłuchajcie, bo w ogóle, o, teraz mówi o związku, ale o dzieciach. Przecież ona na każdej randce mówiła o tych dzieciach. Jak ktoś powiedział, że chce dzieci, to ona nie, ja nie chcę, bye bye. I na tej jednej randce z nim, jak on powiedział o dzieciach, to ona powiedziała tylko pożycz sobie od siostry. I w komentarzach wiele z was mówiło mi, że ona prawdopodobnie nie chciała mówić o dzieciach, żeby go no, nie wystraszyć, druga randka, albo że ona za szybko nie chciała mówić o dzieciach. No ale na innych randkach robiła to szybko. Tu może jej faktycznie bardziej zależało, bo facet jej się podoba, no ale nie wylała tej kawy na ławę, tak? Zobaczmy, czy w tym odcinku o tym powiedzą. So, why didn't you have kids in this 6 years? I don't want to have kids general, even after
10 years. Okay. To be loyal and to respect each other. Because respect is really, really important in a relationship. Yeah, it's a glue of relationship. Yeah, exactly. Yeah. Sex, of course. O, i reklama. To jest przeciwległy biegun do Daniela. Jego energia męska, seksualna jest ostro wycelowana we mnie. Ja to czuję, te znaki odczytuję. Zresztą on za bardzo nie jest zbyt subtelny w nich. Ale wiecie, wszyscy tak jesteśmy zafascynowani, że Stefan taki dla niej idealny. A to też może być taki, wiecie, jak ona była zafascynowana tymi swoimi mężami, tak? A tu się okazało zupełnie co innego, więc każdy może być jeszcze inny, nie? Mnie już denerwowało, jak on stuka tymi zębami. Ja myślałam, że ja och... Co? Ja myślałam, że ja do sceny szału. Ja już za chwilę po prostu bym eksplodowała. On na tego psa cały czas robi tak. Zębami? To nie robił tak, tylko tak w Niemczech robią? No tu przyznam wam rację, że faktycznie ona troszkę się czepia za bardzo, nie? Ona szuka takiego totalnego ideału swojego i mi się wydaje, że to nie jest osiągalne, bo musimy akceptować też te złe, gorsze, te co nam się nie podobają cechy drugiej osoby. I to, że ona, wiecie, on musi być wysportowany, wyższy, zarabiać dobrze, mieć jakiś swój biznes, nie chcieć dzieci, być w jakiejś tam wiekowo, zęby takie, włosy takie, tutaj tego, taki tego, rozumieć mnie, ale też być ze mną być, ale mieć coś swojego, ale też ze mną być, więc wiecie, no kurczę, no. Nie wiem, no może tak można myśleć, że tak się z psami trzeba komunikować, może nikt mu nie powiedział, że po pierwsze one tego nie słyszą, tylko i osoba, która idzie z boku, czy ta i ja. Ale to sam fakt, że ja już jestem rozdrażniona różnymi rzeczami i ja wiem, że ja mam takie odruchy, że mi łatwo po prostu zniechęcić, zrazić. Are you hungry? Yeah. Do you want to listen to my new single? Aha, będą słuchać piosenki. I czemu on jest znowu z tyłu? To ma być randka, chyba. Czemu on jest znowu z tyłu? To ma być chyba randka, a ta koleżanka jest z przodu. To jak ona ma w ogóle z nim gadać? Przecież ona prowadzi samochód, no. Ale on nie będzie nic rozumieć, jak to jest po polsku. A, nie. Po angielsku też. Czyli zaraz, czy ona nagrywa po polsku i po angielsku te same piosenki? Mi się wydaje, że ona powinna była go wziąć na tę randkę, gdzie Daniel był, bo on pewnie by stał zapatrzony w nią na tej scenie. Takie mam wrażenie. What do you think? You have a f***ing good voice. Thanks! Big voice. I have a big voice. That's why I like boys with big toys. Nice. Too. Oh. Stąd koleżanka. I'm trying to be honest. You need a like regular family and kids, which I don't want to at all. And I won't change my mind. You don't That's have why... to. I'm not here to change you. Yeah, I know. But I'm thinking about future. Yeah, I know what you mean. Ja wiem, o co jej chodzi, ale jestem ciekawa, czy ona po prostu boi się, że może zmieni te zdanie, a nie chce. Tak, nie wiem. Taki, wiecie, taki, to tylko taka moja myśl szybka. I'm thinking about this topic as well. If that's the big no-go, you know? I don't have an answer yet. I know, but I want to waste my time for you to find this answer. I can give you tomorrow. Okay. Let me know then. Ale co, no, to jest ogromna decyzja. Ona nie chce dzieci, on chce. Co tutaj, no co za decyzja? On by musiał po prostu totalnie zrezygnować z posiadania tych dzieci po prostu. No bo jak inaczej? No bo ani jedno, ani drugie chyba, czy tam tym bardziej ona nie chce marnować czasu na to, żeby być z kimś, kto w końcu odejdzie ze względu na to, że ona nie chce mieć dzieci. What do you want to eat? I know what I want to eat. I don't know, tell me. Yeah, you know. No. I ta koleżanka tam. A powiedz, jak Oliwka na to właśnie. Co to gij, co ona myśli? Co to za różnica, co ta koleżanka myśli? Jakie... Powiedzcie mi, jak wy macie. Czy jeżeli... Wiecie, wiadomo, że tam jakaś opinia koleżanki czy kogoś z rodziny jakieś tam znaczenie może mieć, ale czy może, wiecie, pokaże coś, czego ta druga osoba zakochana ślepo nie widzi, ale z drugiej strony to nie ma znaczenia. Kurde, nie. Nie wiem. Chciałam powiedzieć, że to nie ma znaczenia, czy znajomi lubią waszą drugą połówkę, bo nie powinno mieć. Ale może też mówię dlatego, że my nie mamy w tej chwili żadnych przyjaciół. Mamy znajomych, ale nie mamy przyjaciół. Chyba wbije kij w mrowisko takim gadaniem. Patrzę na ciebie takimi maślanymi oczami. Dobry jest chłopak. No dobry, dobry, no. Nie czuję od niego ani żadnego pozarstwa, ani chamstwa, ani kombinowania. To jest taki po prostu chyba dobra dusza. Stefan, where is your Instagram? Why you didn't text me not yet? But right now... Look, I don't see any text message. Well, I can talk to you in person. You said you're not the IT girl. Okay. Ale go zapytałeś, dlaczego z tobą nie korespondował? No to w odpowiedzi dostałam tyle wiadomości ostatnio, że szok. Tak dużo? Zarzucił cię z SMS-ami, tak? Tak, tak. I co, odpowiadasz na nie? Nie. A dlaczego?
bo są dla mnie dziwne. Tam wcześniej rozmawialiśmy o tym, że on chce mieć te dzieci, prawda? Tak. Że chce być, mieć normalną rodzinę i tak dalej, że powinien to jakby to kontynuować relację z kimś. Również ma taki plan, jak on no, cały swój front, strategię o 180 stopni, opisując to z bardzo długą wiadomością, że jednak on absolutnie ich nie chce mieć. Dzieci. Tak. I że całkowicie dedykuje to życie swoje nam w parze i będzie mega szczęśliwy i jego życie absolutnie będzie pełne wartości i radości bez żadnej trzeciej osoby, tylko my dwoje. Ja jestem... I ona mu nie wierzy po prostu. Być może gdybym nie przeżyła tego, co przeżyłam, to by było wow, ale super. Fajnie, że tak sobie przemyślał, że tak do mnie wylewnie napisał, że tak dużo tego, że to jest takie wyszczególnione. Znaczy, no dobra, może jej nie pasuje, ale nie powinna być dziwna tą wiadomością, bo przecież sami zobaczyliśmy, że rozmawiali o tym i ona powiedziała, że potrzebuje odpowiedzi i on powiedział, dam ci ją jutro. Czyli przemyślał, przelał na papier. Czy zmienił naprawdę zdanie? Nie wiemy. Czy chce może zmienić jej zdanie po jakimś czasie? Nie wiemy. Czy po prostu sobie robi jaja? Nie wiemy. Ale no dał jej odpowiedź, tak? To jest bardzo ważny temat. To jest bardzo ważny temat. Przemówiła w tobie podejrzliwość? Nie, doświadczenie. Jak ty go hipnotyzujesz, że ty go uwiodłaś? Ja? Niechcąco. No przecież siedzę tak, nie, myślisz, że to jest hipnotyzowanie? No oblizałam widelec, no bo był smaczne jedzenie było. No 4 razy polizałaś, hej. I'm just thinking about you and this show thing, about your intentions to do. Do you think my intentions are not pure? No, this is not what I'm thinking. Okay. I'm just thinking it's maybe you took the opportunity to, yeah, it's really crazy, crazy adventure for you. I ta koleżanka z boku sobie tę prywatną rozmowę. Played in 2 hours. This is very much true. So we have to go. Czyli co, każdy odcinek oddzielna randka, tak? Hej! Dobry, przygadajmy premierę. Koniecznie. Już. Bo nie mam siły już po prostu tego sama ogarniać. No dobra, oni tutaj będą po prostu gadać o tej płycie, no bo większość z was mówiła mi, że ten program jest w ogóle jedną wielką promocją płyty, więc no faktycznie zbliżamy się do końca programu i widać, że dużo jest o tej płycie. Nie ma jakby podsumowania tego Stefana. Kurczę, ja nie wiem, co tu myśleć, powiem wam. Dzwonię, żeby cię zaprosić na drugą randkę. No, mega mi miło, super, cieszę się. Tak, cieszysz się? Nie tak się złożyło, słuchaj, że jestem na gali bokserskiej teraz, no ale tutaj mam chwilę przerwy, także w dobrym momencie zadzwoniłaś. No, wyślę ci adres, żeby zobaczyć, jak pracuję. Mam nadzieję, że ci się spodoba, a jak nie, no to będziemy mieli chwilę później, żeby pogadać tak czy siak, dobra? A, czyli będzie kolejna randka, myślałam, że nie będzie. No dobra, to lecimy, tak? Już chyba z 5 kubkiem, bo nagrywam to już tyle godzin. Cześć Jarek. Cześć. Cześć, jestem Mateusz. Bardzo mi miło, Jarek jest. Cześć. Miło mi cię widzieć. To jest mój kuzyn, znamy się od dziecka. Aha. To jest mi jak najbliższy przyjaciel. To dla Dody kwiaty? To jest dobrota, tak nie wiem, czy teraz mamy dzisiaj, słuchaj, z sobą, czy dzisiaj czerwone róże są w temacie, także trochę co ty idziesz mówi, kąt, zastanawiałem się nad tym. Tutaj będzie kręcona za chwilę kolejna scena, także tutaj jest ciężka praca. A co myślisz, mógłbyś jej dać to, czego ona nie ma, to co to jest? Sorry, że tak pytam, ale jestem sam ciekaw, bo musiałbym ją bardziej poznać, jakby ona szuka takiego faceta, który zaopiekuje się nim. Mam wrażenie, że ona potrzebuje opiekuna? Takiego trochę tak. Oj, sama mówiła, że chce, żeby facet był właśnie taki opiekuńczy, żeby ona czuła spokój przy nim, więc już niech nie mówią, że ona jest... Wiemy o tym, że jest independent woman, okej? Okay? Ale... Ach. A, super! Gdzie? No tak, to ma. Dawaj, teraz ty. Tak, gdzie? Wow, białe róże, pasują do czerwonych. Nie mogę się z sobą całować, bo jestem w make-upie. No jak zwykle, jedyny, który przyniósł mi kwiaty. Czyli Stefan nie taki idealny. Wychowany, elegancki mężczyzna. Ty będziesz mógł zobaczyć, jak to wygląda, wiesz, z bliska tam, czy w podglądzie, sobie to już usiądź, jak chcesz. Usiadł sobie praktycznie w reżyserce, czyli obok reżysera, akurat były sceny w wannie. No sama mu powiedziała, żeby tam usiadł. Myślę, że jako mężczyzna z krwi i kości był zadowolony z możliwości podglądania tych scen. Muzyka! A, nagrywa tam, widzieliście, to sobie tak myślę, że co, że nikt nie zauważy? Pięknie. Fajnie, tylko chciałabym jednak tą głowę mieć bardziej zanurzoną. No! Cały hit jest do wy... To jest pierwszy w ogóle mój teledysk w karierze, 20 lat za pierwszami zrobiłam już tyle teledysku, że szok, który mi się tak... Rozjechało się organizacyjnie?
No tak, nie było żadnej organizacji. Chciałam, żebyś wszedł, żebyś zobaczył, jaki to jest, jaka to jest ciężka praca, nie? No domyślam się. Ty jeszcze jesteś nerwusek trochę. Bo ja chcę, żeby wszystko było dobrze, no. Ile to jest roboty? No tak, dokładnie. I że to z seksownością nie ma nic wspólnego tak naprawdę. No, ona prawdopodobnie w momencie, w którym to robi, wcale nie czuje się seksowna, tylko jest jej zimno i jest zirytowana i jeszcze kręcą ją nie tak, jak ona by chciała, nie? Więc nie dziwię się naprawdę, że jest taka sfrustrowana. Przepraszam, jeżeli słyszycie fajerwerki, ale jutro jest remember the 5th of November tutaj i całe święto Guya Fawkesa, więc już od dzisiaj trąbią fajerwerkami. On jako jedyny mówił mi, że dużo myślał, analizował dużo naszych słów wspólnych, wyciągał jakieś wnioski. Jest interesujące i wartościowe dla mnie, bo to znaczy, że to nie, że jakiś tam czas przekazał na to, żeby jakieś, wiesz, no, przemyślenia mieć. Bardziej mi zależało na tym, żeby poznać ciebie jako człowieka, jako kobietę wartościową. No właśnie... Coś, tylko na Instagramie tam zerkam na ciebie. Ty cały czas coś robisz w ogóle. Gdzieś jesteś, coś robisz. Jest tam w ogóle miejsce, czas dla faceta? Wiesz co? Wydaje mi się, że to pytanie to już było zadane wiele razy. Czy mi się zdaje? To tylko tak wygląda na tym Instagramie. To jest sztuczny świat, który kreuje tylko na potrzeby social mediów, żeby ludzie myśleli, że coś się dzieje. Nie wiem, nagrywam przez maksymalnie 15 minut dziennie. No ale jak włącznie włożysz te wszystkie rolki, to rzeczywiście wydaje się, że ciągle coś robię. Ma mimikę, język ciała, sposób mówienia jakby było proszę cię weź mnie, proszę cię weź mnie. No i to faktycznie nikt nie pasuje, nie? W pierwszym spotkaniu żeśmy wspomnieli o tym, że on miał kłopoty, był w kolizji z prawem. Czy ty wyjaśniłaś tej sprawie? Tak. W tym momencie się rzeczy posypało mnie w życiu. I rozstałem się z kobietą, zostawiłem je w tym momencie. Moja rodzina strasznie to przeżyła. I jakby moje biznesy też dostały przez to jakby... ale mam to za sobą i nigdy więcej już nie jestem z tym nic wspólnego. Pytanie jest takie, czy okej, czy ty wyciągnąłeś wnioski? Tak, i czy w przyszłości na pewno nic z twoich czynów nie będzie się odbijać na kobiecie, z którą jesteś? Nie. Że nie pociągniesz ją za sobą, na dno? Dostałem taką szansę i nie zmarnuję jej. Nigdy więcej już. Mam nauczkę na całe życie. Wspaniałe, że miał to szczęście, że trafił na mądrego sędziego. Sam mówi, że chce je wykorzystać, że docenia to i nigdy więcej już tego nie zrobi. Ja mu wierzę. Dzięki, że byłeś. Dziękuję za kwiatki. Powodzenia. Oj. Powodzenia dalej w ciężkiej pracy. Tak. I co, to tyle? To koniec randki? Taka króciutka, to jeszcze krótsza niż z tym Danielem i Stefanem. Zdecydowanie ze Stefanem to była taka personalna bardziej date. Randka. No dobra, czyli ona decyduje się iść dalej na kolejny krok. Boże, ja już padam na pysk, powiem wam. Dzisiaj wszystko jest przeciwko mnie. Już mam nosek czerwony, już jestem cała, nieważne. No ona już jest, wydaje mi się, negatywnie nastawiona, bo żadna jej nie pasuje. Nic jej nie pasuje. Ja nie wiem, ona tak, z jednej strony chce, aby to był książę z bajki, z drugiej strony, żeby też był, wiecie, wzięty do ziemi. Marzyciel, ale żeby też miał coś swojego. Żeby z nią był, ale też musi mieć coś własnego i muszą sobie dać trochę miejsca. Musi być taki siaki i owaki wyglądem. Wiecie, wygląd to wygląd, ale ten charakter, ona jest bardzo, bardzo specyficzna z tym charakterem. To też nie jest tak, że osoba, która z nią będzie, wiecie, nagle uważała, że ona jest po prostu 10 na 10, jeżeli chodzi o charakter, więc nie wiem, czy ona jakby omija to, po prostu woli dalej szukać, czy być po prostu sama, no bo tutaj faktycznie ona dzieje się coraz bardziej przyczepia się do czegokolwiek. Nawet tego Stefana przyczepiła się o te dźwięki, które robił do psa. Zobaczymy, co będzie dalej, jak to się potoczy. No, tak jak wydaje mi się, ten program był taki ciekawie, i teraz znowu spadamy. Mam takie odczucia, powiem wam. Wydaje mi się, że od teraz będzie tylko gorzej. Jakby już te negatywne jej nastawienie sprawia, że wydaje mi się, że no, ten program po prostu się zakończy i będą z tego nic, i tak mi się wydaje. Więc dajcie mi koniecznie znać, co wy myślicie na temat tego odcinka. No Stefan na pewno wypadł dużo lepiej niż ten drugi koleś. Ten drugi to w ogóle, on się prawie nie uśmiecha. I w ogóle ta randka była strasznie krótka. Przynajmniej z tego, co nam pokazali, to była tylko przerwa obiadowa. A ze Stefanem, no to jednak poszła do schroniska, była w samochodzie, poszła do schroniska, spacerowali bardzo długo, a potem jeszcze poszli zjeść. Więc jak to jest fair, że zrobili to ze Stefanem, a z Danielem i z tym ostatnim, to ona była tylko tam pomiędzy gdzieś w pracy. Zabrała ich do pracy, a Stefana zabrała na dzień swój wolny. Coś tu jest nie fair, prawda? Dobra, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka na moim kanale i do zobaczenia już w kolejnym.